niedziela palmowa wprowadziła nas w Wielki Tydzień. Przed nami Triduum Paschalne, czyli trzy święte dni. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, która zostanie zakończona Wigilią Paschalną, a w niedzielę Zmartwychwstania Msza Święta, a wcześniej Procesja Rezurekcyjna, Procesja Zmartwychwstania. Wielki Czwartek to czas, kiedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę. Pan Jezus wraz z apostołami zasiadł do stołu, aby spożyć Ostatnią Wieczerzę przed swoją śmiercią. Jednocześnie Msza Wieczerzy Pańskiej przypomina nam to, iż Chrystus przyszedł, aby służyć, nie po to, aby Mu służono. Dlatego ten symboliczny gest obmycia stóp uczniów, który też jest dokonywany w wielu kościołach. Msza Wieczerzy Pańskiej przypomina nam również moment ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa w słowach: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to czyńcie na moją pamiątkę. I chcielibyśmy też i my włączać się w te sakramenty, szczególnie poprzez uczestnictwo w Eucharystii, ale także naszą modlitwę za wszystkich kapłanów, tym bardziej, że przeżywamy rok kapłański, którego patronem jest święty Jan Maria Wianek. Kolejny dzień Triduum Paschalnego to Wielki Piątek. Wielki Piątek, którego symbolem jest przede wszystkim krzyż. Krzyż, na którym Pan Jezus umarł z miłości do nas, do każdego człowieka. Wiemy też, że hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego jest: bądźmy świadkami miłości. Chcemy być tymi świadkami miłości właśnie poprzez to, że podejmiemy swój krzyż. Krzyż cierpienia, krzyż bólu, ale jednocześnie niech ten krzyż pomaga nam stawać się nowymi ludźmi. Bo Chrystus umarł za nas, abyśmy potrafili na nowo pojednać się z Nim, pojednać się z Jego Ojcem. Dlatego niech ten dzień, Wielki Piątek, kiedy będziemy ponownie czytać i przybliżać sobie opis męki Pańskiej, będzie dla nas czasem refleksji, na ile potrafimy nieść swój własny krzyż. Ostatni dzień trzech świętych dni, Wielka Sobota, to przede wszystkim dzień dwóch symboli. Symboli wody i ognia. Wigilię Paschalną rozpoczynamy wokół ogniska, od którego zapalamy Paschę. Świecę, która chce nam przypominać, iż Chrystus jest zawsze obecny wśród nas. W czasie Wigilii Paschalnej będziemy odnawiać także przyrzeczenia chrzcielne, które na naszym chrzcie złożyli w naszym imieniu nasi rodzice i chrzestni. Po ich odnowieniu zostaniemy pokropieni wodą święconą na znak pokuty, ale jednocześnie na znak tego, iż Chrystus oczyszcza nas z grzechów, a my sami do nich się przyznajemy. Wigilia Paschalna już wprowadza nas i przygotowuje do najpiękniejszego wydarzenia w życiu chrześcijanina, do największych świąt, świąt wielkanocnych, do Zmartwychwstania Pańskiego. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, świąt Zmartwychwstania Pańskiego, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenie od wszystkich księży parafii Świętej Trójcy. Święty Paweł w liście do Kolosan napisze: jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Syn Boży przyszedł na ziemię w imię swojego Ojca, aby wyciągnąć rękę do nas wszystkich. Stał się Słowem, które zbawia. Stał się drogą, która prowadzi do pokoju. Stał się tak bliski ludziom, a poprzez swoją ofiarę krzyżową doprowadził ich do Bożej miłości. Niech Chrystus, który pokonał śmierć, który pokonał ciemności grzechu, a po trzech dniach zmartwychwstał dla naszego zbawienia, otwiera serca was wszystkich, wasze oczy na Jego wiarę, na światło, abyście postępując według Jego Ewangelii,
potrafili być świadkami miłości. Niech te nadchodzące święta będą świętami prawdziwie rodzinnymi, przeżytymi w przyjaznej i radosnej atmosferze, tak abyście potrafili cieszyć się tym, że Chrystus zmartwychwstał i że zmartwychwstaje również w naszych sercach, czyniąc was nowymi, lepszymi ludźmi.